Ruszcie, chłopie, z sobą bądź, już nie czekaj. Pierwszy lepszy pojazd wziąć, wsiądź i uciekaj. W głowie zamęt, w myślach masz same brudy. Wszystko lepsze w końcu jest, lepsze niż te nudy. Ruszcie, siostro, sobą bądź, już nie czekaj. Listy dostaję różne, rozdzielają się, linie rozdzielają się ludzie. Problemy są wewnętrzne. Jakby to powiedzieć, żeby tak było ogólnie? Do siebie zjadę. 20 lat temu ja miałem to, co w tej chwili dochodzą do mnie sygnały. To znaczy, no, zdecydowałem, że mój związek jest bez perspektyw, że ta druga osoba nie ma ochoty iść w tym kierunku, w którym ja. Nie ma ochoty się doskonalić. Ona chciała gromadzić materialne rzeczy. Mnie to interesowało o tyle, o ile, bo chciałem ładnie mieszkać, ale bez przesady. Nie będę poświęcał swojego życia, żeby gromadzić. Dla mnie inne wartości miały znaczenie. No i tak to, no i ponieważ ja jestem jedynka, to tak to jakoś wychodziło, że zawsze ja pierwszy takie doświadczenia zdobywałem. Widać, taka moja rola. Trochę poopowiadać na ten temat, może to komuś pomoże. Mam tutaj jakąś ściągawkę, zobaczymy. No ale temat główny, ponieważ od rana znowu nowe listy, korespondencji sporo przychodzi. I ten temat się na plan pierwszy, że i to już ludzie, którzy to już są dojrzali ludzie, kolejne związki. I się okazuje, że kolejny związek, albo ona, albo on jest z tych takich, ja to tak w duszy czuję, bo to dla człowieka trzeba człowiekowi pomóc. A się okazuje, że druga strona, ona nie ma zamiaru, ona tylko będzie jęczeć, takie jęczy dusze też do mnie piszą. Ta druga jęczy i taki, ja się dowiedziałem, tu nauczyli mnie pewni ludzie, to znaczy na krzywy ryj. To takie było, bo my tacy biedni jesteśmy, bo my pycha mamy. W dupę kopnąć to, już dosyć tego niańczenia. Czas przychodzi taki, że ci, którzy utrzymywali to wszystko, te jęczy dusze przeróżne, patrzcie, do jakiego grzyba to dorosło, do jakiego raka urosło. Jest garstka nas, jest. Niektórzy tam piszą 10%, może to i prawda. Przedsiębiorczych, takich nas, których chcemy, tak, dobrze, bo ja tak chcę, ja tak wymarzyłem i tak będzie. I na garbie masz 10 takich, którzy wpisują się. Ja już po prostu bez miłości od razu wykasowuję. Jak mi jakaś taka pierdoła się na... To już nie tłumaczę się. Początkowo to było, że żeby się inni nie poczuli, że ja jestem despota, jakiś coś. Teraz jak tylko widzę takiego jęczyduszę, że on się wpisuje, ale to szkoda, że to nieprawda. To tak jak na tym... To fajna była ta disneyowska o Kopciuszku. Że tam Kopciuszek, bal, no ta ekranizacja, tam król był taki grubasek i miał takiego z monoklem, takiego, taki jak trawka, taki chodził i taki, wasza wysokość, no ja mówiłem, że to w życiu nie jest jak w bajce. A tam król i patrząc z takiego tarasu jakiegoś u góry patrzą, jak ten królewicz tam głową kręci na kolejną kandydatkę i w pewnym momencie przychodzi ona, przychodzi Kopciuszek i król tak tam, ha! I tego chudzielca, ten monokl mu wypada, on mówi, a widzisz ty pałacowa kukło, że w życiu jest jak w bajce. I król sobie podśpiewuje, idzie przez tam, idzie spać. I tak to w tej chwili jest, w życiu jest jak w bajce,
te jęczy dusze niech sobie idą tam na inną planetę jęczeć, bo oni muszą swoją lekcję odbyć. Wy im tam, mój tata miał takie dosadne powiedzenie, choćbyś dupę miodem smarował, to będzie jęczeć. Taki mówił mój tata. I choćby te tyłki miodem i tam, no nie wiem co jeszcze, to tam będzie pretensja. Jedna pani mi teraz napisała tam, że no właściwie to tam trochę nielogicznie, ale może być. To jest też, ale to w tej chwili odchodzę na temat, którego nie chciałem, bo ale tej miłości, to szczególnie jest u kobiet, jest u was dziewczyny, jeśli jest to krytyczne myślenie. Wy oddziałujecie, właśnie, ja rozwinę może ten świat, ten temat, bo to tak trochę wyszło, to wideo już sobie tam piąty raz przejrzałem, jeszcze je będę przeglądał. Tak trochę wyszło jakby, że ja powiedziałem, że oddaj me lejce, a ty tam zanurz się w żeńskość. To już wszystko było, rok temu ponakręcałem, no postaram się, ja widzę, że trzeba powtarzać, ale sam nie wiem, tam godziny są już tych materiałów i należałoby tam siąść i już tam wszystko byłyby odpowiedzi, bo to wszystko zostało nagrane. Także, no ale wiem, życie karuzela przyspieszyła i tam nie macie czasu w tym grzebać, kto by tam godziny, macie dzieci, problemy i tam dzień się szybciej kończy. A ja będę tu precyzował.